Odkrywanie uczuć może być równie skomplikowane, co intrygujące. Jeśli chodzi o miłość, emocje stają się jeszcze bardziej intensywne. Dokładnie to się teraz dzieje. Tworzy się tu głębłe, szczere i niewątpliwie prawdziwe połączenie. Ta wyjątkowa osoba, która zajmuje Twoje myśli, przeżywa autentyczną miłość do Ciebie. To uczucie, które sprawia, że drży Ci serce, te godziny spędzone na myśleniu o idealnych wiadomościach. To właśnie to. Ale jest tu pewne ale. Ta osoba staje w obliczu pewnych wyzwań, próbując zrozumieć, jak poradzić sobie z tą burzą uczuć. Miłość to oddanie, a ta osoba jest gotowa oddać się. Chce być przy Twoim boku, dzielić chwilę. Czy to na świeżym powietrzu, cieszyć się prostotą natury, czy w przytulności domu, gdzie każdy mały szczegół wywołuje uczucie komfortu i dobrego samopoczucia. Widzicie jako pewną siebie osobę, dbającą o siebie i przede wszystkim harmonizującą się z własnym wnętrzem. To niewątpliwie jest coś godnego podziwu. Jednak emocjonalny problem nadal stoi na drodze. Być może to strach przed zranieniem lub niepewność co do dalszych kroków. Ale to, co naprawdę się liczy, to fakt, że uczucie istnieje, jest silne i pragnie zostać zgłębione. W końcu najlepsze związki budowane są na solidnych podstawach zaufania, wzajemnego szacunku i oczywiście hojnej dawce miłości. Więc co zrobić? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu, wsparciu i wspólnym odkrywaniu najlepszego sposobu na rozkwit tej miłości. Kluczem będzie komunikacja. Szczere i otwarte rozmowy mogą oświetlić ścieżkę, aby oboje zrozumieli, co serce już wie. A pamiętaj, każda osoba potrzebuje swojego czasu na przetwarzanie i wyrażanie emocji. Szanuj to, kultywuj cierpliwość i przede wszystkim pozostań bezpiecznym schronieniem, które ta osoba w tobie widzi. Dbanie o siebie to akt samookaleczenia, który zaraża innych i dokładnie to zauważa ta druga osoba w tobie. Ona odczuwa tę energię, co budzi w niej głębienne pragnienie zbliżenia się, dzielenia się cennymi momentami, ofiarowywania miłości, czasu i nawet prezentów. Tak, prezentów, które są symbolami tego głębokiego uczucia. To pragnienie bycia razem, tworzenia wspólnego życia, jest wyczuwalne i popycha tę osobę w Twoją stronę. Jednak nawet z tym wszystkim pragnieniem stoi przed Wami wyzwanie – cierpliwość. Karta umartwienie, która pojawiła się odwrócona, sygnalizuje pewne niecierpliwości, trudności w zarządzaniu czasem i emocjami. Miłość jest wielka, chęć budowania radosnej i harmonijnej przyszłości u Twojego boku jest autentyczna, ale emocjonalna podróż tej osoby napotyka na przeszkody. To jakby wewnętrzna walka, konflikt między sercem a umysłem, między pragnieniem a umiejętnością czekania. Ta sytuacja wymaga zrozumienia i empatii. Aby przepłynąć przez ten ocean emocji, kluczem jest efektywna komunikacja. Rozmawianie, dawanie przestrzeni tej osobie do wyrażania siebie, zrozumienie jej lęków i wspólne znalezienie tempa, które działa dla obojga, może być przekształcające. Pamiętaj, że niepokój często wynika z obawy przed utratą czegoś cennego, a fakt, że ta osoba boryka się z brakiem cierpliwości, jest sam w sobie znakiem, jak ważna jesteś dla niej. W tej dynamice uczuć i pragnień ważne jest ciągłe karmienie miłości uwagą, troską i przede wszystkim czasem. Czasem, który pozwoli Wam obu zetesynchronizować się, czasem, który pozwoli kultywować cierpliwość i czasem, który pozwoli miłości, już tak obecnej, rozkwitnąć w całej swojej pełni. Tworzenie szczęśliwego życia razem to marzenie, które wielu dzieli i wydaje się, że to jest wizja, którą ma dla Was obojga. Jest w nim pewna pilność, poczucie muszę zrobić wszystko teraz, jakby czas uciekał między palcami. Ta pośpiech, ten strach, że okazje mogą uciec, jeśli nie zostaną natychmiast wykorzystane, może generować pewne zaburzenia emocjonalne. On projektuje się w przyszłość, martwiąc się nadmiernie, a co jeśli, z ideą, że musicie wszystko umocnić, zanim będzie za późno.
Ta niepewność co do czasu i przyszłości może być paraliżująca. Jednak jak przypominają słowa Jezusa, nie powinniśmy tak bardzo martwić się jutrem. Przyszłość ma sposób naturalnego rozwijania się, którego nie zawsze możemy przewidzieć lub kontrolować. Wiadomość jest tu jasna. Żyć teraźniejszością. Jeśli ma to się wydarzyć, to się stanie. Miłość nie musi być pospieszana. Ważne jest, aby zrozumiał, że budowanie trwałego związku wymaga czasu i że każda chwila spędzona razem jest już cegiełką w tej budowie. Prawdziwa miłość jest cierpliwa, rośnie wraz z czasem, a najlepszym podejściem jest pielęgnować ją dzień po dniu. Skupienie na teraźniejszości nie osłabia pragnienia wspólnej przyszłości, ale umacnia podstawę, na której ta przyszłość może być zbudowana. Stabilizowanie emocji, oddychanie i pozwalanie sobie cieszyć się procesem wzajemnego wzrostu jest kluczowe. Poprzez komunikację, zrozumienie i krok po kroku, szczęśliwe życie, które oboje pragniecie, może stać się piękną i wspólną rzeczywistością. Twoi aniołowie podkreślają, jak ceniona jest Twoja opieka nad sobą i niezależność, którą zdobywasz. Ta osoba dostrzega, ile trudu wkładasz w dbanie o siebie. Widzi, że jesteś w porządku, że stawiasz na swoje dobro, że nie jesteś zależny od nikogo, aby poczuć się kompletnym. Dla niego to zarówno inspirujące, jak i przerażające. Podziwia Twoją niezależność, to, że jesteś zajęty, że masz projekty, hobby i pełne życie. Ale pojawia się tu jego niepewność. Czy myśli o mnie? Obawa, że jeśli nie podejmie działań, jeśli czas upłynie, może stracić szansę na zbudowanie czegoś znaczącego z Tobą. To niepokój wynika z błędnego przekonania, że Twoja niezależność oznacza brak zainteresowania. Nie chce zakończenia, nie chce Cię stracić i ta obawa może skłonić go do działania. W rzeczywistości jest gotów walczyć o tę miłość z determinacją i odwagą. Prawda jest taka, że Twoja niezależność nie oznacza braku zainteresowania, ale solidną podstawę dla zdrowego i zrównoważonego związku. Ważne jest, aby zrozumiał, że to nie jest rywalizacja z Twoimi zajęciami ani Twoją troską o siebie, ale okazja do wzrastania razem z poszanowaniem przestrzeni i indywidualności drugiej osoby. Kluczem jest zachowanie równowagi w tej dynamice, pokazując, że dbanie o siebie nie wyklucza dbania o związek. To możliwe. Poprzez rozmowę i zaufanie można rozwiać te niepewności i pokazać, że prawdziwa miłość nie polega na posiadaniu, ale na partnerstwie i wzajemnym wsparciu. Zrozumienie tego może przekształcić troskę w pozytywną siłę, która przyczyni się do wspólnej przyszłości pełnej szczęścia i wspólnoty. Otwarcie się na stare rany to jak wpuszczenie światła do ciemnego pokoju. Ty, który miałeś złamane serce, jesteś gotów porozmawiać o tych ranach, o wydarzeniach, które w ciszy niszczyły wasz związek. To więcej niż wspomnienia, to zaproszenie do uzdrowienia i szczerości między wami. Z odwagą przerwiesz milczenie i ujawnisz swoje wrażliwości, a ta osoba, słuchając, także się otworzy, dzieląc się swoimi własnymi prawdami. Ta wymiana szczerości jest jak odkrywanie tajemnic. To koniec milczenia, które ukrywało uczucia i myśli. Będziecie się komunikować i w tej komunikacji wyjdą na jaw rzeczy skrywane. Może to początkowo przynieść pewne dyskomfort, ale jest to konieczne dla procesu uzdrawiania. W trakcie tej otwartej rozmowy pojawia się gwiazda, metafora nadziei i nowych początków. Tak, istnieją lęki i obawy. Strach przed ponownym zranieniem jest realny. Ale osoba przed Tobą wyżna głębokie pragnienie nowego początku, pełnego miłości i zaangażowania. Jednak Księżyc odzwierciedla nadal istniejące obawy i niepokoje, ciemne myśli, które przynoszą niepewność. Warto zrozumieć, że te mroczne uczucia są częścią procesu odbudowy. Strach nie jest końcem, ale sygnałem, że istnieje coś cennego, za co warto walczyć. Poprzez otwarcie się wybieracie razem stawienie czoła tym cieniom z obietnicą przyszłości, w której miłość jest napędem. Kluczem jest otwarta komunikacja,
gotowość do konfrontacji i odkrywania tych tajemnic, aby zaufanie i intymność mogły ponownie zakwitnąć na mocnym gruncie. Nadzieja na nowy początek jest tam, świeci jak gwiazda przewodnia, przypominając, że pomimo strachów istnieje światło możliwości, które na Was czeka. W tej intymnej rozmowie o miłości w centrum uwagi staje się wrażliwość. Jest nieunikniony strach, który przenika przestrzeni między Wami, strach przed utratą miłości. Ten lęk, który druga osoba nosi w sobie, nie jest cichy, jest głośny i wyraźny, przejawia się w obawie o to, że nie będzie już kochany, że płomień, który kiedyś płonął, teraz może gasnąć. Ten strach jest realny, namacalny i jest gotowy do podzielenia się nim. To jest kluczowy moment, ponieważ w tym akcie odwagi zdecyduje się ona otworzyć i wyrazić swoje niepewności. To nie tylko o przyznanie się do obawy, ale także o gorące pragnienie zmiany, o zmianę w Waszej dynamice. Ta szczerość może być kluczem do nowego rozdziału, ponieważ jest gotowa przerwać milczenie i zobowiązać się do prawdy, z nadzieją, że może to zmienić bieg Waszych interakcji. To jest czas, aby okazać współczucie. Kiedy się otworzy, bądźcie ucieleśnieniem życzliwości. Trzymanie serca otwartego nie jest aktem słabości, ale ogromnej siły. Zamiast brać to osobiście lub pozwolić, by frustracja przejęła kontrolę, przyjmij jej słowa z empatią. Powiedz rozumiem i naprawdę to zrozum. Przyjmij jej słowa z hojnością osoby, która rozumie ciężar strachu przed utratą miłości. W przeszłości oboje podjęliście decyzję o budowaniu wspólnego życia, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Życie ma swoje zwroty i teraz stajesz w obliczu możliwości żalu, echa bólu związanego z tym, co było oczekiwane, ale się nie spełniło. Czekaliście, być może wbrew wszelkim nadziejom, i to oczekiwanie przyniosło cierpienie. Rozpoznanie tego bólu jest istotne. To nie tylko o ponowne rozważenie przeszłych wyborów, ale także o zrozumienie, że żal i ból są integralną częścią drogi do uzdrowienia. Jesteście wezwani do zmierzenia się z tymi emocjami razem, do nauki z nich i, być może, do pozwolenia, by stały się one żyzną glebą, na której może zakiełkować nowy początek, początek, w którym siła miłości pokonuje strach, a prawda otwiera drzwi do przyszłości, w której oboje jesteście kochani, cenieni i, przede wszystkim, zrozumiani. Ten ruch ku rozwojowi osobistemu jest kluczowy i całkowicie uzasadniony. Jednak ta wewnętrzna zmiana może mieć nieoczekiwane skutki w Waszych relacjach emocjonalnych. Osoba, która jest u Twojego boku, ta, która dzieli Twoje dni i noce, jest ogarnięta przytłaczającym strachem. Zauważa ona Twoją przemianę i chociaż jest dumna, obawia się, że jest to znak emocjonalnego oddalenia, a nie fizycznego. Pyta się, czy to już za późno, obawiając się, że dystans emocjonalny może rosnąć, obawiając się utraty specjalnego miejsca, które zajmuje w Twoim sercu. Ta niepewność ją głęboko wstrząsa. Obawia się, że emocjonalne ponowne połączenie, ponowne nawiązanie, którego tak bardzo pragnie, nie nastąpi tak szybko, jakby chciała. Jest jak ktoś, kto wahając się przed wyjściem ze swojej jaskini, przyzwyczajony do ciemności i obawiający się światła, które czeka na zewnątrz. To jest moment, aby delikatnie wyciągnąć rękę i pokazać, że dbanie o siebie nie oznacza oddalania się, ale jest sposobem na wzmocnienie ja, aby my mogło zakwitnąć jeszcze mocniej. Kluczem do złagodzenia tych obaw jest otwarta komunikacja i zapewnienie, że choć podążasz swoją ścieżką rozwoju, jest miejsce na to, aby iść obok siebie. Rada tutaj jest prosta i klarowna. Rozmawiajcie. Mówcie o swoich uczuciach, aspiracjach i, co najważniejsze, słuchajcie. Słuchajcie z uwagą i troską, bez osądzania. Pokażcie, że miłość to nie stała i niezmienne uczucie, ale emocja, która dostosowuje się, rośnie i ewoluuje, tak samo jak wy. Stawiając razem czoło tym strachom i niepewnościom, zbudujecie jeszcze bardziej solidny związek, w którym wzajemne wsparcie jest fundamentem dla wspólnej przyszłości, pełnej zrozumienia, współudziału i miłości.
tym intensywnym i transformującym się szlaku miłości, zaufanie jest kamieniem węgielnym. Pozwalając sobie na ponowne zaufanie, otwierasz drzwi do obiecującej i pełnej życia przyszłości z tą wyjątkową osobą. To jest jak wielkie tak dla życia, zielone światło dla miłości, która, choć wystawiana na próbę, pozostaje niezachwiana w swoim potencjale do szczęścia i spełnienia. A oto sekret. Miłość Twojego życia, ta głęboko zakorzeniona więź, wymaga od Ciebie niezachwianej lojalności wobec samego siebie. Przebaczenie pojawia się jako transformacyjny element, niezbędny do uzdrowienia i postępu. Bez niego niemożliwe jest prawdziwie pozytywne postępowanie. Ale jesteś chroniony, wspierany przez odwagę, która jest prawie boska, gotowy na bardzo pozytywną zmianę. Kiedy mówimy o duszach bliźniaczych lub płomieniach bliźniaczych, mówimy o rzadkim i jasnym spotkaniu. Twój wewnętrzny płomień, reprezentowany tutaj przez liczby 34, 5, 6, 7, jest odbiciem tej duchowej więzi, którą dzielisz ze swoją miłością. To ta sama boska energia, która szepta o możliwości odkupienia i odnowienia zaufania. Nadzieja jest Twoją sojuszniczką, światłem, które Bóg zapala, aby oświetlić drogę powrotną do serca drugiej osoby. Możliwe jest odbudowanie, odkrycie na nowo i ożywienie tej miłości i związku, który między Wami istnieje. Przebaczenie jest tutaj kluczowym słowem, koniecznym działaniem dla wyzwolenia i postępu. Więc idź naprzód z tą wskazówką, wiedząc, że droga do odzyskania zaufania i nadziei jest wybrukowana prawdą, przebaczeniem i autentycznością. Każdy krok, który podejmujesz, jest krokiem w kierunku przyszłości, w której miłość triumfuje, a dusza czuje się jak w domu. Dbaj o siebie i pamiętaj, że w miłości wszystko jest możliwe, gdy masz wiarę w tę wspólną podróż. Amen.